Cześć, witam Was serdecznie. Miał być film o polskim karabinku Tantal, a tymczasem zdarzyła się okazja postrzelać z SWD, więc będzie krótko o SWD. Snajperska wintowka dragunowa to karabin wyborowy skonstruowany na początku lat 60. XX wieku w ZSRR. Następca wyborowej wersji karabinu powtarzalnego Mosina. SWD został przyjęty do uzbrojenia Armii Sowieckiej 3 lipca 1963 roku. Jest indywidualną bronią samopowtarzalną. Działa na zasadzie wykorzystania części gazów prochowych odprowadzanych przez boczny otwór w lufie. Na kolanku gazowym umieszczono regulator gazu w celu zmiany prędkości cofania się po strzale ruchomych części broni. Zapewnia on niezawodność działania karabinu nawet w przypadku silnego zabrudzenia. Energia tłoka gazowego o krótkim skoku przenoszona jest na suwadło przez prętowy popychacz, a więc inaczej niż w automacie kałasznikowa, gdzie tłok połączony z suwadłem stanowi jedną całość. Ryglowanie odbywa się poprzez obrót zamka. SWD ma mechanizm uderzeniowy kurkowy z kurkiem wewnętrznym napędzanym sprężyną uderzeniową. Mechanizm spustowy dostosowany jest do prowadzenia ognia pojedynczego. SWD zasilany jest z 10 nabojowych magazynków nabojami 7,62x54R. Lufa nadaje pociskowi naboju 7,62 prędkość początkową 830 m na sekundę oraz energię 3300 J. Zakończona jest szczelinowym tłumikiem płomienia. Karabin wyposażono w mechaniczne przyrządy celownicze, muszkę i celownik krzywiznowy wyskalowany od 100 do 1200 m co 100 m. Łoże, nakładka lufy i kolba wykonana jest z drewna. Kolba posiada poduszkę policzkową używaną do strzelania z użyciem celownika optycznego. Zamocowany na bocznym montażu celownik PSO1 o czterokrotnym powiększeniu został opracowany w 1964 roku. W tamtym czasie był on najbardziej zaawansowanym, masowo produkowanym celownikiem optycznym z podświetlaną siatką celowniczą i pasywnym ekranem luminescencyjnym. Stalowy tubus celownika wypełniony jest suchym azotem, co zapobiega parowaniu. Soczewki pokryto powłoką antyrefleksyjną. Cechą charakterystyczną PSO1 jest siatka celownicza. Górny zasadniczy znak celowniczy używany jest do strzelania na odległość do 1000 m. Trzy położone niżej znaki pomocnicze służą do strzelania na 1100, 1200 i 1300 m. W dolnej lewej ćwiartce pola celowniczego umieszczono podziałkę służącą do określenia odległości od stojącego człowieka o wzroście 1,70 m. Siatka PSO1 jest przeznaczona do strzelania do 1300 m. Zwykle uważa się, że w takim zakresie możliwe jest skuteczne strzelanie tylko do celu grupowego lub wywoływanie niepokojącego ognia. Jednak w 1985 roku w Afganistanie snajper Władimir Ilin zabił wroga strzelając z odległości 1350 m. Siatka celownicza dostosowana jest do balistyki pocisków nabojów oznaczonych symbolem 7N1. 7N1 to odmiana naboju 7,62x54R skonstruowana w 1967 roku specjalnie do SWD. Pocisk tego naboju posiada ołowiany rdzeń i stalowy penetrator. Dzięki odmiennej konstrukcji cechuje się lepszymi właściwościami balistycznymi, co przekłada się na lepsze skupienie od standardowej amunicji mosinowskiej, którą SWD oczywiście też strzela. Przy strzale na odległość 300 m skupienie przestrzelin przy zastosowaniu amunicji 7N1 wynosi około 10 cm. SWD zakupiono dla Ludowego Wojska Polskiego w 1965 roku w ilości 1300 sztuk. Był obecny także w innych krajach Układu Warszawskiego. Chińczycy produkowali bezlicencyjną kopię SWD typ 79, a później udoskonaloną wersję typ 85. Dziękuję Waldkowi za udostępnienie karabinu i umożliwienie mi oddania kilku strzałów,
A Wam za obejrzenie filmu i do zobaczenia na strzelnicy.